Zanim przejdziemy do rzeczy znajdujących się poza układem słonecznym, chcę zrobić kilka kroków do tyłu. Mamy tutaj zdjęcie Słońca, które jak już wiemy jest oczywiście ogromne. W tej skali Ziemia jest tej wielkości. A więc porównując do protuberancji słonecznej, spokojnie zmieściłaby się ona pod nią. To jest gorąca plazma. Pomyślcie teraz, co oznacza być na granicy układu słonecznego. W poprzednim filmie poznaliśmy czym jest obłok Oorta. Znajduje się on w okolicach około roku świetlnego od naszej gwiazdy. Jednak wszystko zależy od tego, co może być czy stanowić dla nas granicę układu słonecznego. Możemy spojrzeć na niewidzialne cząstki, na przykład te wysyłane z naszego słońca. Mogą to być wysokoenergetyczne elektrony. elektrony czy protony. Są one wyrzucane ze słońca z ogromną prędkością, prędkością około 400 kilometrów na sekundę. 400 km na sekundę. My na ziemi jesteśmy chronieni przed tymi wysokoenergetycznymi cząstkami przez nasze pole magnetyczne. Na księżycu przebywanie na Słońcu byłoby bardzo niebezpieczne, gdyż nasz satelita nie posiada magnetosfery chroniącej przed szkodliwym promieniowaniem. Strumień takich cząstek nazywany jest wiatrem słonecznym. To jest wiatr słoneczny. Oczywiście wiatr w cudzysłowie. Idea wiatru słonecznego może pomóc nam w zdefiniowaniu granic układu słonecznego. Może to być granica, do której dolatuje wiatr słoneczny. Na tym schemacie obłok orta znajduje się gdzieś tutaj daleko. Tutaj wiatr słoneczny jest wyhamowywany przez promieniowanie ośrodka międzygwiazdowego. Widzimy tutaj pozycje sąd Voyager 1 i Voyager 2. Jak widać zasięg wiatru słonecznego jest znacznie mniejszy niż odległość obłoku oorta, a mimo wszystko jest to bardzo, bardzo daleko. Mamy tutaj coś takiego jak heliopauza. Heliopauza to taka granica. W tym miejscu ciśnienie wiatru słonecznego równa się ciśnieniu wiatrów galaktycznych. Voyager 1 znajduje się właśnie na tej... Granicy układu słonecznego i przestrzeni międzygwiezdnej. Jest to bardzo rozsądna definicja granicy, dlatego że obło-koorta nie kończy się w jednym miejscu, tylko stopniowo zanika. A w dodatku nie jesteśmy w stanie dokładnie oszacować, jakie są najdalsze jego obiekty. Spójrzmy teraz na sąsiedztwo słońca. Tak wygląda z punktu widzenia gwiazd. W rzeczywistości gwiazdy są tutaj zbyt duże, na tym schemacie, Słońce byłoby malutkim pikselem. W środku tego Słońca tutaj spokojnie zmieściłaby się orbita Plutona. Zmieściłby się nawet obłok Oorta. Obłok Oorta. O promieniu około jednego roku świetlnego. Jesteśmy tutaj taką malutką drobiną. Jednak spójrzcie obok. Mamy tutaj alfę Centauri, układ potrójny, który zawiera najbliższą słońcu gwiazdę, czyli Proximę Centauri. Obok jest Alfa Centauri A i Alfa Centauri B. Odległość do najbliższej gwiazdy wynosi około 4,2 roku świetlnego. Dla porównania światło wysłane do nas z tej gwiazdy dotarłoby Dopiero po nieco ponad 4 latach, tak więc przez ponad 4 lata nie będziemy wiedzieć, co się dzieje w tej chwili na jej powierzchni. Ktoś mógłby powiedzieć, zaraz, zaraz, to wcale nie tak daleko. No dobrze, to dla przykładu. Pędząc z prędkością Voyagera około 60 tysięcy kilometrów na godzinę, czyli około 17 kilometrów na sekundę, z tak dużą prędkością, jest to prędkość osiągalna dla człowieka, choć nie tak łatwo, to z tą prędkością dolecielibyśmy z Ziemi na Proximę dopiero po 80 tysiącach lat. 80 tysięcy lat podróży. Trochę nieopłacalne, prawda? Tak więc musimy wymyślić jakiś szybszy sposób podróżowania.